Słuchajcie, jest 2:3, więc mam nadzieję, że wszyscy zdołali dołączyć. Witajcie serdecznie na live'ie o letnim programie stażowym w Miquido, na którym postaramy się przekazać Wam jak najwięcej informacji o firmie i o samym stażu. No i oczywiście rozwiać jakieś ewentualne pytania czy wątpliwości z Waszej strony. Może na początek się przedstawimy. Jest tutaj ze mną Piotrek. Piotrek, powiesz kilka słów o sobie. Cześć, mam na imię Piotrek i jestem iOS developerem i zaczynałem swoją przygodę w Miquido 2 lata temu jako stażysta, również jako iOS developer. Okej, okay, super, dzięki Piotrek. Ja się nazywam Marta i pracuję w Miquido od 3,5 roku. Od roku na stanowisku Head of Talent. I co to oznacza, co ja tak właściwie robię? Więc no, razem z moim trzyosobowym zespołem HR-owym dbamy o ludzi w Miquido. Dbamy o ich zadowolenie z pracy, o ich zaangażowanie, o to, żeby otrzymywali dobry i konstruktywny feedback na temat swojej pracy. No i przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby mieli też tutaj możliwość rozwoju i budowania swoich ścieżek kariery. I na co dzień, co to oznacza? To, że bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, spotykam się z nimi i też pomagam w rozwiązywaniu problemów. Nasz dzisiejszy live będzie miał trzy części. Na początek ja spróbuję Wam opowiedzieć jak najwięcej o firmie, o strukturze Miquido, trochę o historii, o projektach, które realizujemy. No i też o takich miłych rzeczach, czyli o benefitach i o różnych fajnych rzeczach, które w Miquido możecie zastać. Potem najlepiej poinformowana osoba, czyli Piotrek, opowie Wam o swoich doświadczeniach stażowych. No a ostatnią część przeznaczymy na sesję Q&A i na odpowiedzenie na Wasze pytania. No dobrze, to zaczynajmy. Na początek troszkę informacji o samej firmie i o Miquido. Jesteśmy software house'em, który powstał 11 lat temu i no właśnie w zeszłym roku obchodziliśmy taką okrągłą 10-letnią rocznicę i też ją odpowiednio świętowaliśmy. Przez te 10 lat no firma bardzo mocno się rozwinęła, głównie pod kątem realizowanych projektów, ale też ludzi, których mamy na pokładzie, bo na ten moment zatrudniamy ich już 230. Co ważne, firma pozostała jakby stuprocentowo z polskim kapitałem, to znaczy naszych trzech prezesów, którzy założyli firmę, no nadal tutaj z nami są, pomagają nam firmę dalej prowadzić i rozwijać. Mówiąc o rozwoju firmy, też udało nam się no wielokrotnie jakby potwierdzić to, że jesteśmy jedną z największych polskich firm w obszarze mobile design and development. I też jest nam bardzo miło dostawać takie potwierdzenia no, jakości tego, co robimy i co dostarczamy dla klientów. A świadczą o tym różnego rodzaju nagrody czy też miejsca w rankingach, które udaje nam się zdobywać. Jeśli chodzi o Klacza, to jest taki ranking, gdzie jak gdyby są opinie czy oceny dotyczące firm dostarczających oprogramowanie. Jesteśmy na pierwszym miejscu w kilku kategoriach technologicznych, ale nie tylko, bo też w kategorii fintechowej. O tym dlaczego to może za chwilkę Wam opowiem. W 2018 roku udało nam się uzyskać taką prestiżową certyfikację od Google'a i miano Google Certified Agency. To gdyby powoduje też gdyby to, że współpracujemy z Googlem na bieżąco, korzystamy z ich rozwiązań do komunikacji, ale też no, z rozwiązań technologicznych, które proponują, więc stąd też to wyróżnienie. No i w 2018 roku udało nam się również wygrać nagrodę UK App Awards Winner. Jeśli chodzi o takie lokalne wyróżnienia, to również 2018 rok przyniósł nam tak zwaną gazelę biznesu za właśnie fakt tego, jak szybko się rozwijamy i jak prężnie działamy. A jeśli chodzi o takie nowsze, czy jak gdyby wyróżnienia z ostatnich lat, to tutaj widzicie, że przodujemy w kategorii flutterowej i w tym frameworku takim cross-platformowym, który rozwijamy i zespół również. No i też działamy prężnie w obszarze fintechowym, w obszarze bankowości, stąd też wyróżnienia na Singapore Fintech Awards.
Jeśli chodzi o naszych klientów i o firmy, z którymi współpracujemy, to 80% projektów czy właśnie klientów, których posiadamy, to są firmy zagraniczne z całego świata. Przede wszystkim z Europy, ale nie tylko. Mamy też klientów ze Stanów, z takich bardziej egzotycznych lokalizacji, jak chociażby Azja i tutaj głównie Filipiny. Pojawiają się też klienci z Afryki, więc bardzo międzynarodowo. Myślę, że też to, co cechuje Miguido, to jest taka duża różnorodność klientów czy projektów, które realizujemy. Jeśli chodzi o klientów, to obsługujemy bardzo różne firmy. To są zarówno duże korporacje typu właśnie enterprise czy bankowe. Pracujemy z firmami, które gdzieś dopiero zaczynają swoją przygodę w biznesie, czyli ze startupami. I również takie firmy średniej wielkości, średniego rozmiaru, rozwijające się. Z kim pracujemy już tak konkretnie? Mówiłam Wam o różnorodności i też oprócz obszaru geograficznego klientów czy tutaj wielkości firmy, pracujemy też z bardzo różnymi branżami. Jeśli chodzi o fintech i te nagrody, które wygrywamy, głównie dlatego, że takich projektów bankowych realizowaliśmy już sporo i dla takich marek, które mam nadzieję, że kojarzycie, które widzicie na slajdzie. Drugim obszarem, w którym realizowaliśmy no bardzo dużo projektów, to jest obszar muzyki, entertainment, wideo. I tutaj z klientów, o których chciałabym Wam opowiedzieć, to jest chociażby Abbey Road Studio. To jest takie studio nagraniowe w Londynie, w którym nagrywali Beatlesi, więc też to była dla nas bardzo, bardzo fajna przygoda. Idąc dalej, pracujemy w obszarze e-commerce i m-commerce. Natomiast to, co jest ważne, to to, że my budujemy takie rozwiązania w całości, tak, od A do Z. Raczej nie, znaczy nie raczej, na pewno nie korzystamy z takich dedykowanych narzędzi czy silników do budowania sklepów, takich jak WordPress czy Magento, tylko budujemy te rozwiązania no właśnie od zera. Spotkacie u nas projekty również z obszaru telekomunikacji. Jesteśmy od wielu lat jednym z głównych dostawców aplikacji mobilnej Play'a. I też z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. No i z pozostałych obszarów czy branż, obszar podróży, tutaj takie marki jak Skyscanner czy TUI są w naszym portfolio. No i również obszarze zdrowotnych, healthcare'u i ubezpieczeń. Mówiłam Wam o firmach zagranicznych, ale też wiele naszych projektów pochodzi z lokalnego podwórka i na slajdzie możecie zobaczyć takie firmy czy takie marki, które są gdzieś tutaj blisko nas, co też przekłada się na to, że pracując u nas w projektach, jesteście w stanie niejednokrotnie jakby zobaczyć efekty swojej pracy i pokazać je też znajomym, rodzinie, bo są tam aplikacje, z których no, korzystają po prostu lokalni użytkownicy. Dobrze. Jeśli chodzi o oddziały czy strukturę Miquido, ja ogólnie nie lubię tego słowa struktura, z tego względu, że pomimo faktu, że Miquido jest już całkiem sporym zespołem 230-osobowym, to staramy się, żeby ta struktura, czy właśnie te relacje, które mamy w firmie, były bardziej płaskie, tak, żeby nie było tutaj jakiejś, nie wiem, super zorganizowanej hierarchii czy właśnie struktury. Więc bardziej opowiem Wam o zespołach, które mamy w firmie i o działach. Idąc może tak historycznie od naszych pierwszych lat, my powstawaliśmy jako agencja czy firma, która skupiała się przede wszystkim na rozwoju aplikacji mobilnych. Stąd takim pierwszym zespołem i do tej pory największym, który mamy w firmie, to jest zespół deweloperów mobilnych, zarówno natywnych, bo programujemy i w Androidzie, i na iOS-ie, ale też od jakiegoś czasu, od powiedzmy 1,5 roku rozwijamy zespoły i sprawdzamy się w technologiach tak zwanych cross-platformowych, czyli w React Native i we Flutterze. Potem idąc jakby dalej, znowu historycznie, w roku 2015 postanowiliśmy do naszego portfolio i do tych usług, które proponujemy klientom, dołożyć możliwość tworzenia aplikacji webowych. Stąd dwa kolejne zespoły, czyli zespół frontendowy i backendowy. Na froncie pracujemy w różnych frameworkach. Głównym językiem tutaj jest oczywiście JavaScript, natomiast frameworkiem to jest przede wszystkim React, ale pojawiają się też projekty Angularowe i Vue.js. No a na backendzie piszemy w Javie, piszemy w Node, piszemy też w Golangu.
Chcemy, żeby nasze aplikacje czy te dostarczane rozwiązania były jak najlepsze i bez bugów. Stąd myślę, że naturalne jest to, że tworzymy i mamy też zespół testerów. Zespół testerski testuje zarówno manualnie, jak też w tych projektach, w których jest taka możliwość i klienci się na to zdecydują, automatyzujemy testy również w różnych językach czy frameworkach. Idąc dalej, żaden projekt myślę, że nie byłby super skuteczny, gdyby nie nasi project managerowie, czyli osoby, które z jednej strony dbają tutaj o powiedzmy zadowolenie czy dostarczanie rozwiązań do klienta, a z drugiej opiekują się naszymi zespołami i dbają o to, żeby jak gdyby te prace projektowe przebiegały w dobrej atmosferze i żeby to rozwiązanie po prostu było dostarczane na czas i w budżecie. Zespół project managementowy też już jest całkiem spory. Mamy 18 PM-ów na pokładzie i poszukujemy kolejnych. Jeśli chodzi o zespół data science, to wynikało z faktu, że też staramy się poszerzać jakby te usługi, które oferujemy klientom. I jedną z nich jest analityka oraz takie rozwiązania związane z ogólnie z data science, ze sztuczną inteligencją, więc też kilku data scientist u nas w firmie, kilku data scientist u nas w firmie znajdziecie. No i kolejny zespół znajdujący się w tym obszarze takim właśnie produkcyjnym, technicznym, albo może na styku tego obszaru technicznego i bardziej biznesowego, to jest zespół Product Design and Strategy, w którym to zespole jest jakby są osoby o różnych specjalnościach, bo z jednej strony są to designerzy, zarówno osoby zajmujące się bardziej user interfejsem, czyli tym, jak aplikacja wygląda, czy jest ładna, czy tutaj jak gdyby spełnia też oczekiwania naszych klientów, ale też UX-owcy, czyli osoby, które bardziej patrzą się pod kątem użyteczności aplikacji i tego, czy ona właśnie spełnia wymagania potencjalnych czy docelowych użytkowników. Jeśli chodzi o produkt, to jakby tutaj w zespole mamy również, czy powoli budujemy zespół product managerów, których zadaniem jest to, żeby właśnie dbać o to, żeby nasze rozwiązania nie były tylko takim po prostu oddanym kodem, ale też żeby były produktem, tak, żeby odpowiadały na zapotrzebowanie klienta czy użytkowników, którzy z tej aplikacji będą korzystać. Więc ten zespół też również bardzo, bardzo dynamicznie tutaj nam się rozrasta i różne role w nim występują. I to jest jakby całość tego naszego obszaru technicznego, czyli największego pod kątem ilości osób, które zatrudniliśmy do tej pory. No ale też żadna firma nie byłaby kompletna bez obszarów takich biznesowych i też bez sprzedaży i zespołu marketingowego. Te dwa zespoły dbają o to, żeby no, po prostu nawiązywać relacje z klientami, dostarczać projekty do realizacji i tutaj też pchać rozwój firmy do przodu. No i ostatnim takim zespołem czy działem jest zespół back-office'owy, w którym pracuję. Zespół, w którym jestem ja, czyli zespół HR-owy, zarówno zespół rekruterski, jak też HR-owców. Mamy osoby z obszaru office, zajmujące się zarówno biurem, jak i administracją, no i oczywiście też księgowość i kadrę, czy dział finansowy. Więc tak się tutaj przedstawia nasza struktura, czy po prostu zespół, który mamy. Słuchajcie, no obiecałam Wam informacje miłe o benefitach, więc na tym teraz chciałabym się skupić. Tych benefitów mamy bardzo dużo, ale może zacznę od tego, który jest najważniejszy i który też jakby podkreśla taką główną wartość, którą my się kierujemy jako firma, myśląc sobie o jej dalszym rozwoju. Dla nas za rozwojem firmy musi iść rozwój ludzi i tutaj dbamy o to z różnych perspektyw. Dbamy o to też finansowo, ponieważ no, każdy z naszych pracowników po 3-miesięcznym okresie próbnym, czy właśnie po stażu, otrzymuje możliwość korzystania z budżetu szkoleniowego, który wynosi 3000 zł netto na rok. No i dodatkowo zapewniamy też 5 dni wolnych na różnego właśnie rodzaju konferencje, szkolenia i też no, po prostu na rozwój naszych pracowników. Przez to, że mamy naprawdę bardzo dużo projektów z różnych branż, z różnych obszarów, staramy się też umożliwiać zmiany tych projektów i też zmiany technologii i ścieżek kariery. Myśląc sobie o zmianach technologii, mam na myśli to, że można się tutaj jak gdyby
może użyję angielskiego słowa, przeswitchować na inny język programowania, czyli na przykład przejść z programowania natywnego na cross-platformowe, albo też jako tester przejść tutaj w stronę ścieżki deweloperskiej. Ale oczywiście ten benefit nie jest skierowany tylko i wyłącznie do osób technicznych, ponieważ firma nam się rozrasta, powstają kolejne działy czy kolejne obszary obowiązków, gdzie szukamy ludzi. No i powstaje bardzo dużo różnych możliwości też przejścia czy kształtowania właśnie swojej ścieżki kariery w wybranym kierunku. Żeby dać Wam przykład z takich działów czy zespołów, które powstały u nas niedawno i do których część osób z wewnątrz po prostu sobie przeszła, to jest chociażby zespół resource managementu, czy jak my go nazywamy, trafikiem, który w takim dużym skrócie zajmuje się przypisywaniem osób do projektów i tutaj dbaniem o spinanie różnego rodzaju informacji z zespołu sales, zespołu PM-owego. No i jedną z członkiń tego zespołu jest jedna z naszych project managerek, która stwierdziła, że to jest dla niej właśnie taka preferowana ścieżka rozwoju i kariery i dzielnie tam sobie działa. Korzystając z tego, że mamy w zespole bardzo dużo doświadczonych osób, staramy się dbać o to, żeby była przestrzeń i możliwość do wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami. W firmie odbywa się szereg różnych szkoleń czy spotkań wewnętrznych, gdzie właśnie tą wiedzą i doświadczeniem projektowym i nie tylko się wymieniamy. Idąc dalej, będąc w tym obszarze rozwoju, tak jak Wam wspominałam, większość naszych projektów, czy duża część naszych projektów jest prowadzonych w języku angielskim i ten kontakt z klientami po angielsku jest, więc też dbamy o to, żeby nasi pracownicy mieli możliwość dokształcenia się w tych umiejętnościach komunikacyjnych, pisanych i mówionych. Stąd też możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego grupowych, ale też w konwersacjach z native speakerem. Jeśli ktoś chciałby tutaj bardziej tak jeden na jeden te umiejętności sobie poćwiczyć. Oprócz rozwoju bardzo mocno dbamy też o to, żeby nasi pracownicy byli zaopiekowani pod kątem takim zdrowotnym i well-beingowym, jeśli tutaj jakiego stwierdzenia mogę użyć. Wszyscy mają tutaj możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej. Na ten moment mamy dwie firmy, PZU i Allianz. Taki benefit, który pojawił się u nas niedawno, może nie niedawno, jak pewnie sami to mocno odczuliście, ostatnie lata były ciężkie pod wieloma względami. Dotknęła nas wszystkich pandemia, w niedalekiej przeszłości wojna na Ukrainie i są to takie wydarzenia, z którymi no ciężko jest sobie radzić, więc takim benefitem, który u nas się pojawił, to jest bezpłatne wsparcie psychologiczne i możliwość skorzystania z platformy Hirmi, gdzie każdy pracownik ma możliwość takiego anonimowego i bezpłatnego porozmawiania z psychologiem i jak gdyby no też tutaj zadbania o swoje zdrowie psychiczne. Ubezpieczenie grupowe w Unika również jest tutaj taka możliwość, żeby takie ubezpieczenie na życie sobie opłacić. Dobrze. Będąc dalej w tym obszarze well-beingu i też elastyczności, mamy elastyczne godziny pracy. W Miquito nie jest tak, że tutaj jest 8-16, tylko no, jak gdyby te godziny pracy można sobie też dostosować w zależności do swoich potrzeb, do potrzeb projektu. Też w przypadku osób, które studiują, staramy się być no, bardzo, bardzo elastyczni, tak żeby móc połączyć pracę w Miquito i kwestie edukacji czy kwestie akademickie. Jeśli chodzi o pracę z biura, z domu, również jest tutaj pełna dowolność i elastyczność. Mamy fajne biuro na Zabłociu, dobrze wyposażone ze strefą chilloutu, w którym no, lubimy się spotykać i przebywać. Natomiast nie ma takiego przymusu, żeby do tego biura przychodzić. Jest to bardziej decyzja każdego pracownika, czy chce pracować z biura, czy z domu. Taka praca 100% zdalna jest również możliwa. Mamy też osoby, które pracują spoza Krakowa, po prostu z innych lokalizacji w Polsce. Sport to też jest coś, o co staramy się, czy też zdrowie takie fizyczne, o co staramy się zadbać. Oczywiście mamy kartę Multisport, która jest dofinansowywana, ale no mamy też dużo takich sportowych grup zainteresowań, czasami oddolnych, czasami też organizowanych przez firmę.
Jeśli jesteście miłośnikami siatkówki, piłki nożnej czy koszykówki, to znajdziecie tutaj coś dla siebie. Też jesteśmy bardzo mocno otwarci na innego rodzaju inicjatywy. Jest chociażby grupa squashowa, która się może spotyka trochę mniej regularnie, ale też jest. Co jeszcze? Każdy z pracowników ma dostęp do kafeterii benefitowej. To jest taka platforma, taki system, w którym Miquito daje każdemu pracownikowi 100 punktów miesięcznie i te punkty można sobie wymieniać na różnego rodzaju rzeczy, szereg różnych opcji. Tam mamy, to są zarówno jakieś vouchery do sklepów, bilety do kina, dofinansowanie podróży, książki. No, jakby każdy tam może znaleźć coś dla siebie. No i dwie ostatnie rzeczy. Bardzo jesteśmy chętni, żeby rozpatrywać kandydatów z poleceń, czyli tutaj zakładamy, że jeśli nasi pracownicy są zadowoleni, no to też osoby, które polecą, no, zwykle też są jak gdyby dobrym fitem do organizacji, więc takie polecenia nagradzamy. Oczywiście po tym, jak taka osoba zostanie zatrudniona i przejdzie przez okres próbny. No i jeśli chodzi o osoby, które chciałyby się przeprowadzić do Krakowa i tutaj pracować u nas z biura, zarówno jako kandydaci, czy już pracownicy, to zapewniamy pakiet przeprowadzkowy dla każdej takiej osoby w wysokości 4000 zł brutto. Dobrze, szkolenia i eventy. Wspominałam wam, że ten rozwój, wymiana wiedzy jest dla nas bardzo istotna i poza dzieleniem się nią wewnątrz firmy, staramy się nią również dzielić na zewnątrz, zarówno do naszych klientów, ale też do tak zwanego community, do środowiska lokalnego. Organizujemy cyklicznie szereg różnych spotkań i wydarzeń nastawionych właśnie na to przekazywanie wiedzy, ciekawe prezentacje. Począwszy od AI Waves, to jest taki event przeznaczony, bardziej biznesowy, przeznaczony, dedykowany głównie dla klientów. I on skupia się wokół obszaru właśnie data science, sztucznej inteligencji, nowinek, trendów w tym zakresie. Dwa kolejne, czyli QI Fest i Halo Design, są bardziej nastawione właśnie na wymianę wiedzy w takim lokalnym środowisku. QI Fest jest wydarzeniem dedykowanym dla testerów, Halo Design oczywiście dla designerów. Nie spoczywamy na laurach. Jutro odbędzie się pierwsza edycja kolejnego wydarzenia pod hasłem Meet and Lead, które z kolei jest dedykowane do project managerów i liderów. I też mamy nadzieję, że to wydarzenie na stałe zagości w naszym kalendarzu. Integracja i atmosfera to też jest jak gdyby trzeci z takich filarów, który jest w Miquito bardzo, bardzo ważny. Jeśli chodzi o integrację, to każdy z naszych zespołów projektowych, czy też takich bardziej stałych, posiada swój budżet integracyjny kwartalny, który no, można wykorzystywać na różnego rodzaju wyjścia, czy to takie bardziej tradycyjne, na przysłowiową pizzę i piwo, czy troszkę bardziej kreatywne, jak chociażby, nie wiem, rzucanie siekierami, czy kosmiczny golf. Tutaj jakby wiele zależy też od kreatywności osób, które w tych integracjach uczestniczą. Świętujemy urodziny każdego pracownika. Co roku tutaj dla każdego jest prezent. Ten prezent też co roku się zmienia, więc fajne gadżety można sobie na urodziny zgarnąć. Myśląc sobie o kalendarzu takich eventów integracyjnych dla całej firmy, czyli też dania przestrzeni naszym pracownikom na poznanie większej ilości osób, czyli nie tylko tych, z którymi się stykają na co dzień, to z takich dwóch stałych elementów tradycyjnych mamy bal karnawałowy, który zwykle dzieje się gdzieś w lutym, marcu. No i na jesieni jeździmy na wyjazdy integracyjne, zwykle gdzieś w dalsze lub bliższe okolice Krakowa, też żeby na jeden dzień, 1, 2 dni oderwać się od pracy i po prostu wspólnie pobawić. Firma nam się powiększa pod kątem ilości osób, które zatrudniamy, ale też pod kątem naszych być może przyszłych pracowników i tutaj też to grono dzieciaczków nam się mocno rozrosło. Organizujemy dlatego też Dzień Dziecka w maju czy w czerwcu, na który są zaproszeni zarówno rodzice, jak i maluchy. Mówiąc maluchy, inaczej, część z nich jest całkiem spora. No, już nie są maluchy, tylko prawie nastolatkowie. Z takich nowości, które gdzieś tam w tym kalendarzu imprezowym się pojawiły, to Summer Party. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą edycję tego wydarzenia. Pomimo różnych przeciwności,
pogodowych, bo to był dokładnie dzień, w którym była chyba największa nawałnica, jaką pamiętamy w Krakowie. Udało nam się tą imprezę odbyć i zorganizować. I jak widzicie, no, nastroje były mocno hawajskie i słoneczne, więc to było bardzo fajne wydarzenie i też mamy nadzieję, że będą kolejne edycje. I wreszcie z takich wydarzeń, które dzieją się bardzo regularnie, bo co miesiąc, to właśnie pod koniec każdego miesiąca spotykamy się na tak zwanym mini company update, czyli spotkanie dla całej firmy, gdzie prezentujemy różne nowości, wydarzenia, update'y dotyczące tego, co działo się w ostatnim miesiącu, jakie są plany na kolejne. Są tutaj informacje z większości działów, z działu sprzedaży, marketingu, HR-u, z zespołów produkcyjnych. No i po takim company update'cie jest również możliwość do integracji przy piwie, przy pizzy w przestrzeni biurowej. Dobrze, słuchajcie, myślę, że z mojej strony, jeśli chodzi o tutaj informacje o firmie, o projektach, to wszystko. Chętnie tutaj odpowiemy na pytania, jeśli jakiekolwiek się pojawiły, ale to pewnie na koniec. A teraz porozmawiam z Piotrkiem i pogadamy o jego doświadczeniach stażowych. Dobra, Piotrek, to może tak na początek. Pamiętasz, jak się dowiedziałeś o Miquido i co w ogóle sprawiło, że zdecydowałeś się, żeby zaaplikować właśnie do nas? Tak, jeśli chodzi o mnie, to pamiętam. Było to z social mediów, które zresztą są bardzo prężnie rozwijane w Miquido. W moim konkretnym przypadku był to LinkedIn. I później, z tego co pamiętam, sprawdziłem właśnie stronę Miquido. Oczywiście prześledziłem wszystkie fajne rzeczy, które się tu dzieją, które były wylistowane na stronie. Bardzo podobała mi się ta strona przez to, że była taka nastawiona na ludzi, niekoniecznie na taki korporacyjny produkt, więc bardzo mnie to zachęciło i zaaplikowałem. Okej, dobra. Co się działo potem? Jak wyglądała rekrutacja do firmy? Tak więc wysłałem CV i po, nie pamiętam dokładnie, ale w krótkim okresie dostałem odpowiedź, że moje CV jest procesowane i dostałem po około 2 tygodniach zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Proces rekrutacji składał się z 2 rozmów. Pierwsza była to rozmowa z osobami z działu HR. Konkretnie w moim przypadku była to jedna osoba. Była to raczej luźna rozmowa, nastawiona na poznanie się, na dowiedzenie się o ambicjach, dlaczego ktoś skłonił się, żeby się akurat rozwijać w tym kierunku, oraz na sprawdzenie języka angielskiego, który jest dość istotny na pozycji dewelopera każdego rodzaju. Następnie po zakończeniu tej rozmowy dostałem zaproszenie na kolejną rozmowę, która była już dość dłuższa i była to rozmowa techniczna. Również zaczęła się od krótkiej rozmowy z osobą z działu HR, ale następnie przeszliśmy właśnie do faktycznej rozmowy technicznej. W moim przypadku była to oczywiście rozmowa z senior deweloperem na platformę iOS. I tak, była dość dłuższa, była dość intensywna, ale wspominam ją mimo wszystko bardzo dobrze. Mimo że tak właściwie no, stresowałem się dość bardzo, ale na szczęście tutaj krótka rozmowa z osobą z działu HR pomogła. W takim sensie, że mogłem się jakby poczuć bardziej swojsko, gdy już porozmawiałem z tą osobą. I tak, następnie była to rozmowa techniczna. Część pytań było po polsku, część była po angielsku. I właściwie trwała około 1,5 godziny. Poruszone było dość dużo tematów, ale o tym może za chwilę już więcej. I tak, następnie po rozmowie technicznej, po około 2 tygodniach,
Dostałem odpowiedź pozytywną. Zadzwoniła do mnie pani z działu HR i zaoferowała mi propozycję dołączenia do Liquido. Było to bardzo fajne pod tym względem, że wszystkie pytania, które w międzyczasie miałem, mogłem zadać, tudzież na LinkedInie, czy tam na przykład mogłem wysłać maila do osoby z działu HR, która prowadziła moją rekrutację, więc nie było tutaj sytuacji, że kontakt się uciął i to mi się bardzo spodobało, że faktycznie ktoś o to dbał. Dobra, czyli czułeś się zaopiekowany Tak, czułem się zaopiekowany. w trakcie jeszcze przed przyjściem do Inquido. A pamiętasz, jak wyglądał pierwszy dzień na Tak, stażu? oczywiście. Pierwszy dzień w Liquido był stacjonarny dla mnie i dla osób, które również uczestniczyły w rekrutacji. Nie byli to tylko stażyści, ale również osoby, które dołączały na regularne stanowiska. I tak, mogłem się z każdym poznać. Na pierwszym dniu, który był taki typowo onboardingowy, było tutaj też trochę formalności, jak szkolenie BHP. Były też przyjemności, jak rozdanie welcome packu oraz rozdanie sprzętu. W moim przypadku również było to poznanie mojej Jody. Tak więc był to bardzo ciekawy dzień. Okej. Dobra, Piotrek, to staż jako taki. Opowiesz nam coś więcej o tym, jak przebiegały te 3 miesiące, czym zajmowałeś się w trakcie stażu i też co ewentualnie zapadło ci w pamięć. Jasne. Staż zaczął się od 2 dni raczej takich prowadzeniowych. Zaczął się od szkoleń, tudzież z obsługi Gita, czy systemu kontroli wersji. Tutaj było to skierowane dla osób technicznych oraz również procesów HR, które są w Liquido na powszechne. I później zostałem od razu wpięty do projektu. I oczywiście był to projekt z faktycznym klientem, nie był to jakiś projekt, który miał na celu tylko przez 3 miesiące przetrzymanie kandydata, tylko faktycznie był to dość intensywny akurat w moim przypadku. Był to bardzo świeży projekt, który wystartował 2 miesiące wcześniej. Był to projekt z sektora bankowego, więc był dość wymagający technicznie i wspominam to bardzo dobrze. W moim przypadku moja Joda, Aga, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, była ze mną w projekcie, więc był to mój mentor i techniczny, i typowo taki, który się zaopiekuje mną jako świeża osoba w Liquido, więc wspominam to bardzo dobrze pod tym względem, że bardzo wiele się nauczyłem naprawdę przez te 3 miesiące, które byłem w tym projekcie. Dosłownie moja wiedza wywróciła się o 180 stopni, ponieważ zmieniłem perspektywę patrzenia na cały kod, który wcześniej pisałem, i na pewno pod tym względem to było super. Tak, tak bym powiedział, że pamiętam całkiem dobrze. Okej. Dobra, to kończąc jakby całokształt historii stażowej. Opowiesz nam, co się wydarzyło pod koniec stażu i po stażu. Tak. Pod koniec stażu dostałem ofertę na zostanie juniorem, junior developerem. Akurat w moim przypadku poszła za tym zmiana projektu, z tego względu, że miałem opcję pozostania na 3/5 etatu, ponieważ kontynuowałem, właściwie dalej kontynuuję studia, więc pod tym względem bardzo, bardzo cenię i po prostu dostałem awans, że tak powiem, i co za tym idzie wszystkie benefity, które idą z awansem, więc bardzo, bardzo fajnie. Pamiętasz, miałeś jakieś spotkanie takie podsumowujące po stażu? A tak, oczywiście było to spotkanie, które podsumowywało to, jak
jak pracowałem przez te 3 miesiące, jak wyglądały moje postępy, jak zmieniła się moja wiedza techniczna, również jak wyglądały moje relacje na przykład z klientem, z innymi członkami zespołu, ponieważ jest to również dość ważne, jak się komunikujemy, więc nie tylko wiedza techniczna była podsumowana. W moim przypadku na szczęście była to pozytywna opinia z obu stron, więc pozostałem. Okej. Jakbyś miał podsumować staż jednym słowem albo dwoma słowami? Dwoma słowami? Kurczę. Intensywnie satysfakcjonujący. Okej. Myślę, że to dobre podsumowanie. Okej. Dobra, Piotrek, fajnie. Dzięki za podzielenie się swoimi wspomnieniami i wrażeniami ze stażów Miquido. To o czym jeszcze chcemy powiedzieć na sam koniec, zanim przejdziemy do sekcji pytań. Taki timeline aplikowania na staż w tym roku. Bardzo Was serdecznie zachęcamy do tego, żeby spróbować swoich sił i dołączyć do naszej ekipy. Jeśli chodzi o składanie CV i aplikowanie, to zbieranie CV-ek kończymy 15 kwietnia. Spotkania rekrutacyjne chcemy tutaj zaplanować pomiędzy 18 kwietnia, czyli po świętach wielkanocnych, gdzieś do powiedzmy połowy maja. Z informacjami zwrotnymi będziemy wracać w maju i z początkiem czerwca. Staż oczywiście rozpoczyna się 1 lipca, kończy się 30 września, więc czekamy na Was w Miquido. Dobrze. To pytania. Słuchajcie, pierwsze pytanie było takie. Jestem studentką IT drugiego roku i właśnie rozglądam się za stażem. Chciałabym się dowiedzieć, jakie rzeczy rekruterzy biorą pod uwagę, co warto umieć, aby dobrze wypaść podczas rekrutacji, czego w razie czego się douczyć. Uczę się programować głównie w Pythonie, ale między innymi dzięki studiom mam podstawę innych języków. Piotrek, czy byłbyś w stanie mi trochę tutaj wspomóc tak, w obszarze jasne. Przejmę pewnie to pytanie, iOS-owym? ponieważ też zajmuję się rekrutacją aktualnie akurat na stanowisko iOS interna, ale myślę, wydaje, że akurat wiedza powszechna, czyli ogólna wiedza informatyczna, która jest wyciągana ze studiów, zawsze się bardzo przydaje. W moim przypadku nie mogę powiedzieć za innych rekruterów, ale w moim przypadku zawsze zadaję pytania o wiedzę właśnie ogólną, trochę bazy danych, raczej takie sieci i takie rzeczy. Więc ogólnie wiedza, która jest na studiach bardzo jest przydatna, ale oprócz tego oczywiście ważna jest również wiedza typowo stricte nakierowana na kierunek, gdzie aplikujemy. I oczywiście na co jakby zwracam uwagę. W moim przypadku jest to samodzielność projektów, które mamy, więc na pewno, żeby się wyróżnić, fajnie jest mieć w swoim portfolio, czy to na GitHubie, czy to na przykład aplikacje na App Store w przypadku iOS-a, gdzie faktycznie możemy pochwalić się, że zrobiliśmy coś sami. Niekoniecznie podążaliśmy za jakimś tutorialem i moim zdaniem jest to coś, na co najbardziej patrzymy pod tym względem, że ktoś faktycznie zrobił coś samemu i wyszedł z inwencją, aby jakby przełamać te wszystkie bariery, których nie ma, gdy postępujemy zgodnie z jakimś tutorialem, więc samodzielna praca, portfolio moim zdaniem bardzo, bardzo pomaga. A są jakieś, nie wiem, właśnie kursy, miejsca czy cokolwiek, co mógłbyś, Piotrek, polecić osobom, które nas słuchają, żeby właśnie no, się dokształcić, czy też móc popracować właśnie nad takim swoim portfolio? Jasne. Tutaj również powiem jakby w obrębie iOS-a, ale jakby rozumiem, że każdy kierunek ma jakby swój własny odpowiednik tego, co ja używałem, przynajmniej gdy uczyłem się na staż. W moim przypadku lubię uczyć się wizualnie z filmików na YouTubie. Mi to bardzo pomogło, więc są kanały jak na przykład Let's Build That Up dla każdego, kto chce nauczyć się programowania w iOS-ie. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajny i przystępny. Są to również oczywiście blogi. Oczywiście tutaj trzeba wymienić Medium, gdzie mamy
właściwie cały przekrój z wszystkich dziedzin programowania, bardzo fajne blogi pisane przez osoby, które są zwykle pasjonatami, więc bardzo ciekawe rzeczy tam można znaleźć. Oczywiście są też tematyczne. W przypadku iOS-a, no to na przykład Hacking with Swift, czy też Swift by Sandel. Bardzo fajne rzeczy wrzucane regularnie. Moim zdaniem warto przeglądać i na pewno warto się do tego przyłożyć, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli pytania na rekrutacji odnośnie stricte języka programowania, którym będziemy się posługiwać na stażu, to na pewno takie rzeczy się przydadzą. W moim przypadku aktualnie również jest to Twitter, ponieważ gdy naprawdę zaobserwujemy sobie osoby, które faktycznie są też pasjonatami, co wrzucają bardzo ciekawe szczegóły, tudzież z programowania lub wszystkich rzeczy dookoła, więc polecam bardzo. Myślę, że wyczerpująco w miarę. Dzięki. Mamy nadzieję, że to wyczerpało pytanie od Dori. Jeśli nie, to śmiało, śmiało dopytuj. Kolejne pytanie mamy od Zuzy. Pytanie odnośnie stażu UX UI Designer. Czy portfolio na Dribbble Behance jest dla nas wystarczające? Tak, jak najbardziej. To znaczy to portfolio, to tak jak Piotrek podkreślił, to jest jakby taka no, dodatkowa rzecz, która mocno tutaj. Na którą mocno zwracamy uwagę, no bo to też pokazuje, że jak gdyby działacie poza studiami, poza takim jakby kanonem tego, co się na studiach robi, tylko też przekładacie to na praktyczne zadania. Więc jeśli chodzi o designerów, to Dribbble Behance to jest pierwsza rzecz, na którą patrzymy podczas rekrutacji i tutaj analizowania CV. Dobrze, również Zuza, daj znać, czy tutaj udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie. Kolejna jest od Koniczyna. Czy w czasie rozmowy rekrutacyjnej, w części, w której rozmawia się w języku angielskim, bardziej zadawane są pytania na temat języka, w którym się programuje, czyli jakieś definicje, czy bardziej takie luźne tematy, na przykład zainteresowania, powiedz coś o sobie, żeby sprawdzić, czy osoba potrafi coś powiedzieć? Bardziej to drugie, koniecznie, to znaczy na takim wymaganym przez nas poziomem przy aplikowaniu na staż jest B2 i to jest coś, co spokojnie jesteśmy w stanie sprawdzić, rozmawiając na tematy bardziej luźne. Chociaż dodałbym tutaj, że to też zależy tak naprawdę od osoby, która jakby jest naszym rekruterem, ponieważ w moim przypadku również na rozmowie technicznej były pytania po angielsku. Tutaj moim zdaniem też warto się przyłożyć do tego tematu i też spróbować sobie te wszystkie tematy techniczne, gdy sobie powtarzamy, faktycznie po angielsku spróbować, jakby ułożyć w głowie, ponieważ akurat czasami jest tak, tutaj zależy też od preferencji. W moim przypadku było tak, że niektóre pytania były po polsku i nagle na przykład mogły się zmienić na język angielski, więc często jest to przeplatane, ale to tak jak mówię, zależy od rekrutera. Dobra, to dzięki Piotrek, że też tak wspomniałeś o swoich doświadczeniach. Okay. Następne pytanie mamy po angielsku. Would it be possible to join internship with basic knowledge of Polish, if I understand most of it, but I can't speak freely yet? Yes, certainly. We are very much open to only English speakers. Polish is optional. Dobrze, to lećmy dalej. Marcin, chcę się nauczyć UI, jestem grafikiem, ale mam w programowaniu interfejsów jeszcze niewielkie doświadczenie. Czy portfolio musi zawierać wiele projektów UI, czy oczekuje się na stażu już bardzo biegłego operowania w programach typu Figma, czy jest jakaś taryfa ulgowa na wstępie? To odpowiem Marcin tak, że im jak gdyby tych projektów więcej, tym lepiej, tak? Bo to też jest po prostu przewaga. Jeśli chodzi o takie narzędzia jak Figma, no my raczej wychodzimy z założenia, że narzędzia to jest wtórna rzecz, tak? Których można się nauczyć, więc bardziej patrzymy się na te projekty, które już udało ci się zrealizować i zaprojektować. I tutaj była druga część twojego pytania o język angielski, czy trzeba śmigać na zaawansowanym poziomie. Nie, to B2 wystarczy, tak, żeby to był taki poziom komunikatywny, żeby móc się dogadać z klientem czy z zespołem podczas no, codziennych spotkań i codziennej pracy.
Okej. Okay. Pytanie od Mariusza. Czy podczas rozmowy technicznej jest live coding? Tu odpowiem, że to zależy. To zależy też od technologii, czy konkretnie no technologii, tak, czy stanowiska, na które aplikujecie. W przypadku niektórych technologii mogą się pojawić zadania, czy live coding. W przypadku niektórych nie, to są bardziej pytania. Praktyczno-teoretyczne, takie nazwę. Tak, generalnie ja mogę wrzucić od siebie jeszcze to, że tak jak już Marta wspomniała, głównie zależy od osoby, która prowadzi rekrutację. W moim przypadku nie było live codingu. Generalnie jest szczerze z tym problem, zwłaszcza w aktualnych czasach, gdzie wszystkie rozmowy są zdalnie. Moim zdaniem live codingu raczej nie będzie, ale tak jak mówię, no, nie mogę dać sobie za to uciąć ręki, bo to zależy już od osoby, która prowadzi rekrutację. Tak bym to Tak, podsumował. to jeszcze ciągnąc ten wątek zadań czy live coachingu, Robert zapytał, czy na etapie rekrutacji jest zadanie rekrutacyjne z deadline'em. Może się pojawić, tak? Znowu to zależy od już specyficznego stanowiska, na które aplikujecie. Może tak być, że będzie zadanie, może być tylko rozmowa techniczna. Okej. Okay. Czy są owocowe czwartki i czy obowiązuje jakiś dress code? Owocowe czwartki są. Czy są w tym sensie, że mamy owoce w biurze i można sobie je gdzieś tutaj wszamać, że tak powiem? Mamy też dużo innych, nie tylko owoców, ale jedzenie. To jest akurat moja główna wartość życiowa, więc jest. Ale no, tak nie. Inaczej dla nas to Dla jest nas są dodatek, a nie. owocowe wtorki akurat Tak. w tym przypadku. Owocowe wtorki, więc tak można sobie zjeść owocki. Czy obowiązuje jakiś dress code? To jak widzicie, nie. Nie, Absolutnie. absolutnie nie. Tak, tu mi jeszcze dziewczyny podpowiadają, że a propos dress code'u, mamy też klapki firmowe, kuboty, w których można sobie pomykać. Tak, Po skiedy biurze. klapki. Dobra, słuchajcie, patrzymy na czat. Widzę, że jeszcze tutaj jakieś pytanka się będą pojawiać, ale. Koniczyn. Czy osoba bez wcześniejszego doświadczenia w IT, ucząca się tylko na podstawie kursów w internecie, ma szansę dostać się na staż, czy bardziej patrzy się na osoby po studiach informatycznych z jakimś doświadczeniem? Odpowiem tak, wszystko zależy od umiejętności. To znaczy, jakby kwestia bycia na studiach, nie wiem, dyplomu, czy tutaj uczelni, na której studiujecie, bądź nie studiujecie, gdyby jest dla nas totalnie drugorzędna. Patrzymy się na umiejętności, na wiedzę. Czy mógłbym dodać od siebie to, że nie trzeba mieć wcześniej doświadczenia w IT, jednak fajnie, gdyby ktoś wyszedł z własną inwencją, a nie miał w portfolio tylko i wyłącznie rzeczy, które są stricte, nie powiem przyklejone, ale stricte z kursów internetowych. Oczywiście, jak ktoś uczy się z kursów internetowych, bardzo fajnie. Tylko super, gdyby był chociaż jeden lub dwa takie projekty, gdzie możemy ocenić samodzielną wiedzę i samodzielną pracę danego kandydata. Odnośnie studiów, to raczej zależy, ponieważ studia mogą być plusem w przypadku, gdy, znaczy jakby jest to jakieś potwierdzenie, że jeżeli ktoś skończył studia, no to na pewno coś potrafi, więc w tym przypadku super, ale nie jest to jakby konieczne. Jeżeli ktoś po prostu ma dobrą wiedzę, to jakby absolutnie posiadanie dyplomu nie jest tutaj konieczne. Dobra, dzięki Piotrek teraz za uzupełnienie, uzupełnienie mojej wypowiedzi. Jagoda pyta, czy wiadomo, ile jest miejsc stażowych na poszczególne stanowiska. Odpowiem tak, że na pewno po jednym, tak, w każdym z profili, na które rekrutujemy, potencjalnie będzie ich więcej. Moja odpowiedź dla Was nie jest bardzo konkretna i już mówię dlaczego. Nam bardzo mocno zależy.
na tym, żeby podobnie jak Piotrek, każdy stażysta, który do nas dołączał, miał możliwość no, takiego aktywnego uczestnictwa w jakimś konkretnym projekcie komercyjnym albo wewnętrznym. Dynamika pracy w Software House jest zwykle taka, że te projekty mogą się pojawiać czy być dogrywane przez zespół sprzedażowy. Tak praktycznie, może nie na ostatnią chwilę, ale no, jak gdyby no, w tym momencie nie jesteśmy jeszcze w stanie stuprocentowo powiedzieć, czy i jakie projekty wystartują nam w lipcu, więc ta liczba stanowisk może być po prostu większa w przypadku niektórych technologii czy niektórych profili. Na pewno jeśli chodzi o ten staż designowy, UX, UI-owy czy produktowy, tutaj na pewno jesteśmy otwarci na zatrudnienie większej ilości osób niż jedna. Dobra. Igor pyta chyba o to samo, ile osób poszukujemy na stanowiska stażowe. Najczęściej jest to jedna osoba na stanowisku, czy więcej. Daj Igor znać, czy tutaj to, co mówiłam przed chwilką, to jest wystarczające dla ciebie na ten moment. Tak. W sumie to mógłbym pociągnąć jeszcze ten temat, że przynajmniej w kwestii iOS-a tak szukamy ludzi, aby nie było to, żeby ten staż nie był tylko sztuką dla sztuki, tylko żeby faktycznie to było wartościowe i dla nas, i dla osoby, która jest na tym stażu, więc najlepiej. Znaczy tutaj nie ma określonej liczby osób, na pewno jedna to jest co najmniej, jednak jeżeli będzie wystarczająco dużo dobrych kandydatów oraz będą miejsca w projektach, żeby ci kandydaci mogli faktycznie się rozwijać, to są mile widziane te osoby. Dobra. To Igor, miałeś szósty zmysł. Okej. Okay. Dori, czy stażysta będzie miał swego rodzaju mentora, mentorów, który pomoże nauczyć się pracy w firmie? Tak, o tym tutaj troszkę opowiadał właśnie Piotrek o tej instytucji takiego JODY czy mentora technicznego. Więc każda osoba, która do nas dołączy na staż, taką osobę będzie miała przydzieloną, żeby właśnie ten mentor JODA wprowadził naszego stażystę i w tajniki projektu, w tajniki firmy i był zarówno takim opiekunem, nazwijmy to integracyjno-towarzyskim, ale też merytorycznym, tak? I pomógł no, jak gdyby, o ogarnięciu się czy okrzepnięciu w tych zadaniach, które będziecie realizować przez 3 miesiące. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o JOD, nie zawsze będzie to osoba techniczna. Na pewno będzie to osoba, która będzie nam pomagała w pierwszych krokach w Miquido, w razie jakichś pytań związanych ze strukturą, z jakimiś procedurami, zawsze będzie dla nas. Czasami jest to osoba techniczna, która jest w tym samym projekcie co my, jednak nie zawsze, ale tutaj nie ma co się martwić, ponieważ akurat w Miquido projekty są tak dobierane, żeby nie było sytuacji, gdzie na przykład jest parę osób, które dopiero zaczynają w tym samym projekcie. Zwykle jest to tak skonstruowane, aby osoby, które zaczynają, które są juniorami lub stażystami, mieli dużo, dużo dostępnej pomocy w danym projekcie poprzez właśnie starszych, czy to regularnych deweloperów, czy to seniorów, więc pod tym względem nie ma co się obawiać. Dobra, słuchajcie, to ostatnie 5 minut na pytania. Dawajcie znać, jeśli tutaj cokolwiek jeszcze Was interesuje w kontekście stażu Miquido, nas. Śmiało, śmiało piszcie. Ja jeszcze ze swojej strony przypomnę o ankiecie, którą do Was roześlemy. Chętnie się dowiemy z Piotrkiem, jak nam poszło dzisiaj i czy udało nam się tutaj spełnić Wasze oczekiwania, jeśli chodzi o tego live'a. Ankieta ma w sobie pytanie konkursowe i 3 osoby tutaj z grupy osób, które tą ankietę wypełnią, mają możliwość na zgarnięcie fajnych gadżetów. Nie są to długopisy, są to fajne rzeczy.
Dobra, słuchajcie, 3 minutki jeszcze sobie dajmy do czwartej. Gdzie będzie ankieta? Ankieta, jeśli dobrze wiem, tutaj jest ona, Patrycja, mnie wspomóżcie, będzie rozsyłana, czy będzie do niej link na Facebooku? O, na naszej grupie na Facebooku będzie dostępna. Tomek jeszcze zapytał, czy własne projekty muszą być skomplikowane? Piotrek, pomóż. Znaczy, tak naprawdę to też zależy od poziomu kandydatów, koniec końców, ponieważ jeżeli będą kandydaci, którzy będą mieli naprawdę skomplikowane projekty, to im bardziej skomplikowane, tym lepsze. Natomiast nie chodzi tutaj głównie o komplikacje, tylko o to, żeby sprawdzić faktycznie, jak ktoś sobie radzi w rozwiązywaniu nieszablonowych problemów. Więc siłą rzeczy im bardziej skomplikowane projekty, tym więcej takich problemów do rozwiązania, więc tym lepiej. Oczywiście nie muszą być to, znaczy nie chodzi o to, żeby wymyślać jakieś koło na nowo, ponieważ nawet jeżeli napiszemy klon jakiejś aplikacji, dajmy na to, która już istnieje, no, mogę powiedzieć, że w moim przypadku była to aplikacja, która pozwalała śledzić kursy kryptowalut, pozwalała wrzucać je na jakieś tutaj wykresy. No generalnie była tak średnio skomplikowana, ale było to coś, co pisałem dosłownie samemu, bez żadnej, no, nie podążałem za żadnym tutorialem. Oczywiście nie było to bez żadnej pomocy zewnętrznej, bo jak wiadomo, tutaj bez Stack Overflow to ani rusz, ale generalnie im bardziej skomplikowane, tym lepiej, jednak no, nie musi być to coś, co będzie nowym Facebookiem czy tam Instagramem, więc mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Dobrze. Bo generalnie ciężko określić taką linię, która by powiedziała, że tak, to jest fajne, albo nie, to nie wystarczy. To tak po prostu nie mogę odpowiedzieć, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi. Okej. Pytanko o to, czy planujemy staże frontendowe. Na ten moment nie. Szukamy osób, które chciałyby tutaj odbyć staż w technologii React Native. Natomiast gdyby cokolwiek się zmieniło, to też znajdziecie o tym informacje u nas na stronie. Czy w wypadku pracy zdalnej dostaje się komputer? Tak, jak najbardziej. Tak, Maca. zapomniałem tego dodać, ale w pierwszym dniu onboardingowym dostajemy cały sprzęt, więc dostajemy w każdym przypadku laptopa. Jest to MacBook Pro lub MacBook Air, w zależności od tak naprawdę tego, co będziemy, czym będziemy się zajmować, ale na 100% dostajemy swój komputer. Pytania. Tomka, czy w portfolio muszę skończyć przed 15 kwietnia, czy można je tworzyć na bieżąco aż do czasu rozmowy? Wiesz co, no portfolio to jest jedna z rzeczy, które też oceniamy przy weryfikacji CV i przy weryfikacji aplikacji, więc no, jeśli ci się uda tego dołączyć do aplikacji przed tym 15 kwietnia, no to super. Dobrze. Słuchajcie, fajnie was było poznać, co prawda bardzo wirtualnie, ale dzięki za wszystkie pytania i też za tą interakcję online'ową. Mamy nadzieję, że do zobaczenia na żywo czy w pracy, więc dziękujemy wam bardzo za uwagę i za wszystkie pytania. Też gdybyście mieli jakiekolwiek, to możecie śmiało do nas pisać.
na LinkedInie, czy tutaj przez innymi kanałami chętnie odpowiemy. Tak więc dzięki i do zobaczenia. Cześć. Pa.